Cześć, tutaj Gosia z Tu Czytam i dzisiaj pokażę Wam naprawdę dużo książek, które ostatnio do mnie przybyło i których już nie mam gdzie kłaść w domu. Zapraszam! Zacznijmy od tego, że jakiś czas temu przyszła do mnie paczka z księgarni czytam.pl i oczywiście, kiedy ją otwierałam, postanowiłam to nagrać, dlatego teraz pojawi się rozpaczking. Hej! To jest właśnie paczka, którą za chwilę otworzę. Już przygotowałam sobie trochę, bo wyciągnęłam z tej takiej ochronnej folii stretcha, żeby łatwiej mi się otwierało. Zresztą nie po to tu jesteście, żeby oglądać, jak ja ściągam folię, tylko po to, żeby zobaczyć książki. Ale bardzo dobrze folia była, dlatego że niosłam dzisiaj tę paczkę w naprawdę potężnej ulewie i nie wiem, jak te książki by przeżyły, gdyby nie były odpowiednio zabezpieczone. Jak widzicie, paczka jest naprawdę spora. Dawno takiej na kanale nie było. Chociaż, bo ja wiem. Szybko przechodzę do odpakowywania. Chyba nie będę w stanie tego zrobić w taki sposób, żebyście widzieli. Ale powiedzmy, że robię to na Waszych oczach. Udało się. Paczka jest oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie powiedziałam, od księgarni czytam.pl. I znajduje się tutaj taka druga paczka, więc to otworzę na samym końcu, a teraz przejdziemy do tego, co zamawiałam. O, to jest w ogóle dużo ciekawych rzeczy, bo oczywiście zakładki od czytam.pl, epoka książkowa czytamozaur, plan lekcji. Ja akurat jestem osobą, która, no jakby nie patrzeć, codziennie chodzi do szkoły, więc na pewno jakieś zastosowanie dla planu lekcji jestem w stanie znaleźć. I przechodzimy do książek. Najpierw komiks. Ten komiks widział mój mąż na festiwalu komiksu i gier w Łodzi. I jeżeli się nie mylę, to jeszcze o tym festiwalu będę dzisiaj mówić. No i właśnie, mimo tego, że robił tam zakupy, to jednak ja zdecydowałam się ten komiks zamówić później. Czerwone Wilczątko, Amelie... Flesze? Nie mam pojęcia, zwłaszcza, że niewyraźnie jest to nazwisko. No i oczywiście muszę ten komiks odsfoliować, żeby Wam pokazać. To właściwie jest taki picture book bardziej, no właśnie powieść graficzna niż komiks, bo mamy tutaj takie całe obrazy, do których dopisany jest tekst. No jak się domyślam, jest to historia Czerwonego Wilczątka, czyli jakaś alternatywna opowieść wzorowana na Czerwonym Kapturku. Ale ilustracje są po prostu przepiękne. Ja myślę, że ja zaraz usiądę i to przeczytam, więc w podsumowaniu października spodziewajcie się tego, że powiem Wam, o czym to jest, bo teraz nie jestem przekonana, ale zachwyca mnie po prostu szata graficzna tej książki. Kolejna książka z przepiękną okładką to Lato Tove Jansson. Ja, jeżeli oglądaliście już podsumowanie września, a myślę, że tak, chociaż nie jestem pewna, no to mówiłam Wam, jak bardzo podobały mi się Muminki, które czytałam ostatnio i zapragnęłam mieć właśnie tę książkę Tove Jansson. Nie ukrywam, że okładka ma tutaj spore znaczenie. I stwierdziłam, że co prawda, no może to lato jest trochę nie a propos obecnej pory roku, ale pomyślałam, że jeżeli nie będę mogła kupić tej książki, bo jakoś się wyprzeda, albo coś się z nią stanie do lata, to się po prostu zapłaczę. Więc zapragnęłam ją mieć, nie była droga i no na pewno Asia teraz bardzo mi zazdrości. A o czym to jest w ogóle? Bo tego nie powiedziałam. I szczerze mówiąc, ja nie wiem do końca, o czym to jest. Bo nawet nie sprawdziłam, wystarczyło nazwisko autorki i ta piękna, piękna okładka. Strasznie to jest powierzchowne, co ja mówię w tym momencie, ale tak jest akurat w tym wypadku. I jest to historia 6-letniej Sofii, która z tego co wiem spędza wakacje z babcią, jeżeli się nie mylę. I jest to właśnie taka historia małej dziewczynki i babci i tego lata, które spędzają razem. I z tego co wiem, to jest książka dla dorosłych. Mimo, że wygląda bardzo muminkowo, to jest to książka dla dorosłych, chociaż ja jestem osobą, która uważa, że Muminki też są książką dla dorosłych, więc... W każdym razie Tove Jansson.
To jest książka, która jest prezentem dla mojego męża na imieniny. Niebo jest nasze. Miłość i terror w złotym wieku piractwa powietrznego. Mój mąż bardzo interesuje się lotnictwem, samolotami, a ta książka wydaje się być naprawdę ciekawa. Pozytywnie wypowiadał się o niej Rafał z Czytam, recenzuje, więc to tylko zachęciło mnie do kupna tej książki. I jest to opowieść właśnie o piractwie powietrznym, tak? Czyli zakładam, że o porwaniach samolotów. Bardzo brzmi to ciekawie. W dodatku jest to, jeśli się nie mylę, ta seria amerykańska z Czarnego, która jest po prostu przepiękna. Ja bardzo lubię te serie. Czytałam, co prawda, z nich chyba na razie tylko Detroit, które bardzo mi się podobało i bardzo polecam. Ale te wydania są naprawdę świetne. Rewelacyjnie wyglądają te książki. No i oczywiście wydawnictwo Czarne to taka gwarancja jakości. Także to jest prezent, ale to nie znaczy, że ja tej książki nie przeczytam. Na pewno nie w najbliższym czasie, ale mam nadzieję, że kiedyś po nią sięgnę. A teraz książka, o której dla odmiany coś wiem, a nawet całkiem sporo, dlatego że jest to Czarny jak ja, Johna Howarda Griffina. I jest to książka, o której opowiadała Ola z Bookstobą. Bardzo ważna dla niej książka i no naprawdę niezwykła. Autor w latach 50., pod koniec lat 50. w Stanach Zjednoczonych postanowił zmienić się w czarnoskórego. Za pomocą jakichś takich specjalnych lamp został naświetlony, także zmienił się jego kolor skóry i postanowił no, na własnej skórze doświadczyć, jak to jest być czarnym u schyłku lat 50. w Stanach Zjednoczonych. Rzecz podobno bardzo mocna, bardzo poruszająca i taka no, ważna książka dla Amerykanów, ważna książka dla Oli i myślę, że dla mnie też to może być bardzo ważna książka. A pomijając wszystko inne, jak bardzo można się poświęcić, kiedy jest się dziennikarzem, po to, żeby odkryć coś ważnego i istotnego. Także myślę, że to będzie naprawdę fascynująca lektura. Szczerze mówiąc, myślałam, że książka jest grubsza. Ona ma tylko 250 stron, co dobrze wróży. Z tego co wiem, to następnym miesiącem w Bukach Świata w listopadzie będziemy czytać książki z Ameryki Północnej, więc może to jest dobra opcja, żeby zostawić sobie właśnie na listopad tę książkę. I teraz coś, co koniecznie powinnam przeczytać jeszcze w październiku, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Jest to październikowa kraina Raya Bradbury'ego. No i ja Raya Bradbury'ego uwielbiam. Moją ulubioną książką są Kroniki Marsjańskie i po prostu, jeżeli nie czytaliście, to przeczytajcie. Niezależnie od tego, czy czytacie science fiction, czy nie, to jest książka, którą moim zdaniem każdy powinien przeczytać i wyrobić sobie swoje własne zdanie, zwłaszcza, że to nie jest książka wcale o Marsie, tylko to jest książka o ludziach. Tych ludziach z Ziemi zdecydowanie i o tym, co człowiek potrafi zrobić ze swoją planetą i w ogóle z każdą planetą, na którą przybędzie. Ta książka, z tego co wiem, to jest to oblicze Bradbury'ego takie horrorowe. I kiedy czytałam też Kajak Kosmos, taki zbiór opowiadań bardziej dla nastolatków, który nie podobał mi się tak jak Kroniki Marsjańskie czy 450 stopni Fahrenheita, to było można tam wyczuć takie właśnie ciągoty horrorowe, które autor ma. Zresztą on znany jest w Stanach Zjednoczonych jako właśnie autor horrorów. Ja tego oblicza Raya Bradbury'ego jeszcze nie znam, ale liczę na to, że będą to bardzo ciekawe opowiadania, bo to jest zbiór opowiadań. Dlatego, że Bradbury pisze po prostu rewelacyjnie. Jest to taka mocna amerykańska proza, więc naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy po to sięgnę. Może nie będę czytać całego naraz. Jeżeli to są opowiadania, to może przeczytam chociaż część. Październikowa kraina. No i książka, którą musiałam kupić po tym, jak przeczytałam Rebekę Daphne du Maurier, która mi się bardzo podobała. Jest to Kozioł ofiarny tej samej autorki. Z tego co wiem, to jest to historia związana z zamianą tożsamości. Główny bohater budzi się i okazuje się, że wszyscy biorą go za pewnego hrabiego, co wydaje się na początku bardzo atrakcyjne, dopóki nie dochodzą do głosu pewne mroczne sprawki. Myślę, że też przeczytam jeszcze jesienią, bo to jest klimat taki właśnie, jaki mi odpowiada. Nie wiem, czy w październiku, bo mam bardzo duże plany na październik, ale może w listopadzie. Bardzo chciałabym sięgnąć po tę książkę. Dajcie znać, czy czytaliście, czy znacie. No i jak się ma ta książka do Rebeki, która była świetna? Nie! Nie! Sąsiad wierci. I teraz właśnie sąsiad zaczął wiercić, więc walczę z materią i mam nadzieję, że zdążę otworzyć tę paczkę, bo strasznie chcę się dowiedzieć, co tam jest, dlatego że to jest niespodzianka od czytam.pl. Więc jeżeli przerwie nam wiercenie, to trudno. Otwieram.
Znam tę książkę, ale jej nie czytałam. Jest to Zatrute ciasteczko Flavia de Luz i Asia czytała tę książkę. Z tego co pamiętam, to była bardzo zadowolona. Ja miałam tę książkę w ręce, bo pożyczyłam z biblioteki mojej szkolnej, bo zresztą zamawiałam tę książkę do biblioteki szkolnej. Ale nie chciałam jej przytrzymywać, a nie miałam wtedy czasu, żeby czytać. Historia dziewczynki, która rozwiązuje sprawy kryminalne, z tego co wiem. I taka trochę mroczna i dla dzieci, w ogóle przepięknie wydana. Zachwycają mnie te okładki. Bardzo pozytywne recenzje słyszałam. Taka książka dla dzieci, młodzieży, ale taka z charakterem. Bardzo chętnie przeczytam, bardzo dziękuję. Tak prezentują się wszystkie książki z tej paczki. No, bardzo ładny stosik, jak na kogoś, kto nie za bardzo ma ostatnio czas czytać, ale naprawdę uważam, że wszystkie książki tutaj zasługują na uwagę i są bardzo ciekawe. I tyle, oddaję głos do studia, bo za chwilę reszta zdobyczy czytelniczych. To tyle, jeśli chodzi o paczkę, ale to dopiero początek moich zdobyczy książkowych. We wrześniu w Łodzi odbywał się festiwal komiksu i gier, na który bardzo się szykowałam, miałam już wejściówkę. No i niestety oczywiście rozchorowałam się dzień przed i nie mogłam iść, ponieważ leżałam w łóżku z gorączką, ale wybrał się mój mąż i przyniósł nieco ciekawych rzeczy. Zacznijmy od tego, co jest moim zakupem, który sobie zamówiłam i jest to komiks Mysia Straż. Dwie części, jesień i zima w podwójnych tomach. I jest to komiks opowiadający o małych myszkach, które są strażnikami pilnującymi Mysie Królestwo. Komiks jest przepięknie ilustrowany. Naprawdę te myszki są fantastyczne, jest tu całkiem sporo treści. Jedyne co mi się nie podoba, to podzielenie tego komiksu na te części, dlatego że część pierwsza, ja na razie czytałam tylko jesień, jakby nic nam nie daje. To jest tak otwarta historia, że zupełnie naturalne byłoby to wydanie w jednym tomie przynajmniej tych właśnie części pół roku. Jest to pomysł polskiego wydawcy i mam wrażenie, że no jedynym wytłumaczeniem tego jest to, że wydawca chciał więcej na tym komiksie zarobić, bo gdybyśmy zapłacili cenę okładkową za każdą z tych małych części, tutaj na okładce mamy 40 zł, no to za te dwa tomy, jesień i zima, które zdaje się za granicą były w ogóle wszystkie pory roku wydawane razem, zapłacilibyśmy 160 zł i to jest zdecydowanie za dużo na ten komiks, więc bardzo mi się to nie podoba. Oczywiście na festiwalu komiksu udało się kupić te komiksy taniej, każdy z nich kosztował około 25 zł i tak samo jest w przypadku księgarni internetowych, więc mimo wszystko polecam. Jest to taki komiks, który może być odpowiedni dla dorosłych i dla dzieci. I bardzo podobają mi się te ilustracje, no właśnie szkoda, że wydane jest to w taki sposób. Zwłaszcza, że co ciekawe, i to już jest coś, czego się pewnie czepiam strasznie, ale te tomy mają minimalne różnice w wysokości grzbietu. One nie są w idealnie takim samym formacie. Mam wrażenie, że to jest jakaś pomyłka związana po prostu z przycinaniem tego, no ale można by to było zrobić lepiej. Kolejne komiksy, o których w sumie nie mam większego pojęcia, są to Niesłychane losy Iwana Kotowicza, podobno bardzo dobry komiks. Mamy tutaj kota, który przemierza Związek Radziecki i wszystko jest takie szaro-bure i mocno nawiązujące do tamtych czasów. Podobno bardzo dobra rzecz, jak przeczytam, to oczywiście dam Wam znać w jakimś podsumowaniu. Kolejny, można powiedzieć, podobny komiks to komiks o Czarnobylu, wydany przez wydawnictwo Centrala. To wydawnictwo wydaje takie komiksy bardziej edukacyjne. Bardzo ładna kreska, ja bardzo w ogóle lubię taki typ realistycznego komiksu z taką dosyć łagodną linią. Mam wrażenie, że jest to przykład typowej powieści graficznej, gdzie jest bardzo dużo obrazu, a dość mało tekstu. Nie wiem, zobaczymy. Mój mąż przeglądał i mówił, że to podobno nie jest jakiś nadzwyczajny komiks, ale jak przeczytam, to dam Wam znać. Kolejne komiksy, też takie edukacyjne, z tego wydawnictwa Centrala. Oni tam w ogóle mieli ogromną promocję. Ja już nie pamiętam, ile te komiksy kosztowały, ale były bardzo tanie. To seria Za Imperium. I tutaj mamy część pierwszą Honor, część drugą Kobiety i część trzecią Fortuna. Te komiksy, jak się można domyślić, są osadzone w Cesarstwie Rzymskim i mają również bardzo ładne ilustracje. Niewiele więcej Wam mogę powiedzieć, bo jeszcze nie czytałam. Jak przeczytam, to na pewno dam Wam znać. Bardzo podobają mi się
okładki mają bardzo ładne kolory i w ogóle są porządnie wydane te komiksy, na takim naprawdę przyzwoitym papierze wysokiej jakości. Ja już nie pamiętam, ale one tam kosztowały 10 zł za taki zeszyt, także warto na różnych tego typu imprezach śledzić to wydawnictwo Centrala. Kolejna książka to prezent od Justyny z krótkiej przerwy, którą serdecznie pozdrawiam. Właściwie nie jest to prezent, tylko książka, którą dostałam, ponieważ zastąpiłam Natalię w jednym z filmików, ale oczywiście już zdążyłam o tym zapomnieć. A są to opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek i jest to książka, która mnie niezwykle ucieszyła, dlatego że byłam przekonana, że znajdzie się na mojej takiej liście prezentowej na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Więc Justyna postanowiła wyprzedzić Mikołaja i dzięki temu ta książka jest już w moich rękach. Są to takie krótkie historie dotyczące różnych kobiet istotnych dla historii, takie, które coś zmieniły, w jakiś sposób wyszły poza takie ramy, w których były wcześniej zamykane. To, co jest naprawdę niesamowite w tej książce, to przepiękne ilustracje. Naprawdę jest tutaj w ogóle bardzo dużo tych różnych kobiet. Ilustracje też są różne, ponieważ każdą z nich wykonała inna ilustratorka. Więc jest to naprawdę przepiękna książka, przepięknie wydana. Co do treści, to też jest bardzo ciekawie. Ja na razie czytam sobie te opowieści na dobranoc. Ostatnio nie mam za bardzo czasu czytać i takie krótkie historie, gdzie mogę przeczytać sobie trzy i spać, to jest bardzo dobre rozwiązanie dla mnie. Natomiast myślę, że nawet w tym moim żółwim tempie do końca października doczytam, więc spodziewajcie się czegoś więcej na temat tej książki. O kolejnej książce zdążyłam zaraz po zakupie zapomnieć, więc cudem wyciągnęłam ją tuż przed nagrywaniem. Jest to Pandora, to jest jakiś thriller i on był swego czasu dosyć głośny, natomiast ja oczywiście kupiłam tę książkę, robiąc zakupy tym razem z moją mamą w księgarni internetowej Znak. Ta książka kosztowała jakieś 10 zł i kiedy ostatnio robiłam zamówienie, to ktoś mi pisał na Facebooku, że szkoda, że nie kupiłam Pandory, bo to super książka. Kupiłam. Nie wiem do końca, o czym to jest. Coś o jakichś dzieciach pozamykanych gdzieś. Wcale nie brzmi to dobrze, ale pamiętam, że kiedyś oglądałam czyjąś recenzję, która była naprawdę ciekawa. Także mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego. Kolejna pozycja, którą mogliście już widzieć na moim kanale, to jest Księga Nocnych Kobiet Marlona Jamesa. No i tym razem jest to egzemplarz finalny, którego nie pokazywałam Wam w recenzji, bo jeszcze wtedy do mnie nie dotarł. Jest to egzemplarz w twardej oprawie. Bardzo podoba mi się grzbiet tej książki. Będę musiała sobie chyba poprzeklejać moje cytaty, które mam tutaj zaznaczonych mnóstwo, więc będę teraz przeklejać te karteczki do egzemplarza finalnego. Jeszcze raz bardzo Wam tę książkę polecam, dlatego chciałam jeszcze raz Wam ją pokazać. Kolejne zdobycze to książki z matrasa. Jak wiecie, w matrasie jest teraz wyprzedaż minus 50% na wszystko. Z tego co wiem, to matras likwiduje swoje księgarnie. Nie wiem, czy tylko stacjonarne, czy też internetową. Sama nie wiem, co o tym sądzić i mam kilka swoich przemyśleń, bo z matrasem w pewnym sensie byłam swego czasu związana. Ale to nieistotne, w każdym razie minus 50% na książki, więc szkoda nie skorzystać. Ja oczywiście przegapiłam ten moment, kiedy wszyscy rzucili się na różne nowości, wyszukiwali różne rzeczy, które od dawna chcieli mieć. Weszłam do matrasa zupełnie przy okazji po tygodniu trwania tej promocji, więc już nie zostało zbyt dużo na półkach. Ale coś jednak udało mi się upolować i co ciekawe w pierwszym rzucie, bo w matrasie byłam dwa razy, zaraz o tym powiem, tak naprawdę kupiłam książki, z których półtorej już czytałam. Więc zacznijmy od Stacji 11, o której już Wam opowiadałam. Jedna z najlepszych książek, które przeczytałam w zeszłym roku. W końcu skusiłam się na wydanie papierowe, bo czytałam ją w e-booku. Nie podoba mi się to polskie wydanie. Uważam, że ta okładka nie oddaje tego, jaka to jest książka i mam wrażenie, że dużo osób po nią nie sięgnie, między innymi przez to, w jaki sposób ona jest wydana. A naprawdę warto, bo jest to po prostu świetna powieść i ja kupiłam ją dlatego, żeby móc pożyczać różnym osobom i wciskać, bo jak już im dam do ręki, to jest duża szansa, że przeczytają. I bardzo Wam polecam, z tego co widziałam, to we wszystkich matrasach, w których byłam, ta książka stała na półce, czekała i nikt nie zwracał na nią uwagi, więc warto się zaopatrzyć przy tej okazji, zwłaszcza, że w księgarniach internetowych nie było na nią żadnych promocji, bo szukałam kiedyś. Kolejna książka na pewno Wam znana. Opowieści wigilijne i tutaj tych wydań było dość sporo. Ja wybrałam opowieści wigilijne, gdzie mamy opowieść wigilijną najbardziej znaną, czyli kolędę prozą, tę ze Scrooge'em, którą oczywiście czytałam i bardzo lubię, ale tutaj jest też druga historia
Nawiedzony, czyli pakt z duchem. Czyli też jakaś historia o duchach, na pewno chętnie przeczytam. No i ja nie miałam opowieści wigilijnej na swoich półkach, także musiałam w końcu jakąś kupić. Skorzystałam z tego, że jest promocja. One są bardzo ładnie wydane, te książki z Zysk i z Półka. No i opowieść wigilijną warto na swoich półkach mieć, więc ja też mam. I podczas mojej pierwszej wizyty w Matrasie kupiłam jeszcze książkę Filipa Rota, Everyman. Zastanawiałam się, po co sięgnąć w następnej kolejności Rota. Mam kompleks Portnoya i to nie z tych ładnych wydań z wydawnictwa literackiego, tylko jakieś wcześniejsze wydanie, które kupiłam w antykwariacie. Ale bardziej ciągnie mnie do tej książki, bo mam wrażenie, że ona ma więcej wspólnego z Amerykańską Sielanką niż właśnie kompleks Portnoya. Jest cieniutka, więc może będzie się nadawała na Buki Świata w listopadzie. Ma być to Ameryka Północna, więc będzie jak znalazł. No i dzisiaj dosłownie przed chwilą wróciłam z Matrasa. Było mi trochę smutno, miałam dzisiaj kiepski humor i jak niektórzy jedzą czekoladę, jak mają zły humor, to ja też czasem jem czekoladę, ale przede wszystkim kupuję sobie książki. To jest pewnie bardzo niezdrowe i nie powinno się tak robić, no ale cóż, książki przynajmniej nie idą w biodra, mogą tylko spaść z półek na głowę. Pierwsza książka to Silny wstrząs Jonathana Franzena. Widzieliście u Asi korekty, których chyba nie skończyła, a jak skończy, to mam nadzieję, że mi pożyczy. Moja mama też bardzo czeka, aż ona skończy tę książkę, bo chciała przeczytać. Ja kupiłam Silny wstrząs, jeszcze nic nie czytałam tego autora, a bardzo zainteresował mnie opis tej książki, bo jest to, no, jak sam tytuł wskazuje, jakaś historia związana z trzęsieniami ziemi, ale oczywiście, jak się można domyślić, to jest tylko punkt wyjścia. I tutaj będą się działy jakieś zawiłe historie rodzinne, plus jeszcze jakieś związane z jakimś kościołem. To wszystko wygląda na bardzo zakręconą historię. W dodatku w takim prawdziwie amerykańskim stylu, więc liczę na to, że będzie dobrze. A druga książka, wokół której chodziłam długo i się mocno zastanawiałam i w końcu się zdecydowałam, to Krótka historia siedmiu zabójstw Marlona Jamesa. Tak bardzo podobała mi się Księga Nocnych Kobiet, że mimo, że nie bardzo interesowała mnie tematyka tej książki i że słyszałam bardzo różne opinie i wiem, że być może brnie się przez tę powieść długo, zresztą jest ona naprawdę gruba, no to nie mogłam sobie odmówić kupienia kolejnego Jamesa i zobaczę. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, na pewno nie będę tego czytać w najbliższym czasie, ale myślę, że kiedyś po to sięgnę i jakoś się z tym skonfrontuję. I to wszystko. Teraz powinnam podnieść ten stosik kupionych książek. To nawet nie jest wszystko. O rany. Ale to nie jest takie proste. A poza tym nie chcę, żeby pospadały, bo już jedna katastrofa mnie dzisiaj spotkała, jeśli chodzi o te książki. Dajcie mi koniecznie znać, co z tego czytaliście, co polecacie czytać w pierwszej kolejności, jak Wam się podobały te lektury. Nie za wiele Wam opowiedziałam, mam wrażenie, o tych książkach. Zawsze staram się mówić trochę więcej, ale tutaj po prostu ilość mnie przytłoczyła. Idę robić miejsca na półkach, odkładać książki do oddania albo po prostu szukać jakichś nowych miejsc i budować stosy. A Was zachęcam do obserwowania nas na Instagramie i Facebooku, bo tam znajdziecie więcej książek, które do nas przybywają. I do zobaczenia w następnym filmiku. Subskrybujcie nasz kanał. Nie powiedziałam tego. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Pa! I w tym momencie następuje bonus dla wytrwałych, bo oczywiście, że zapomniałam jeszcze o książce, którą kupiłam. Ale to dlatego, że już ustawiłam na półce i nie zwracałam uwagi. Jest to takie stare wydanie, pokazywałam Wam już te wydania Dickensa, stare wydanie Dickensa z czytelnika i jest to Mała Dorrit. Jeżeli oglądacie mnie dłużej, to możecie wiedzieć, że ja dostałam małą Dorrit, a właściwie maleńką Dorrit od naszego widza Adama i zarzekałam się, że to będzie następny Dickens, jakiego przeczytam. Ale w międzyczasie okazało się, że to absolutnie nie jest cała Mała Dorrit, tylko taki skrót, który powstał kiedyś w starym tłumaczeniu i teraz wydawnictwo MG sięga po te skróty.
No i w ogóle nie informuje w tych książkach, że są one skrócone. I tutaj Adam, który przeczytał tę książkę, zaznaczył mi fragment, który był dla niego niezrozumiały. I tak pomyślałam sobie, że bardzo możliwe, że ten fragment był niezrozumiały właśnie dlatego, że to po prostu nie jest całość powieści. A jaka jest to różnica? To możecie się przekonać porównując. Przy czym tutaj mamy nowy, dość dmuchany papier, a tutaj mamy cieniutkie kartki, jakie możemy znaleźć w dawnych książkach. Pierwszy tom ma 500 stron, drugi tom ma około 560, czyli cała mała Dorit to jest ponad 1000 stron w wydaniu wydawnictwa MG, większą czcionką. Mamy 280, więc 1000 stron na 280 to się po prostu nie może udać. I mam takie ambicje, że ponieważ ta książeczka jest bardzo cieniutka, te są grubaśne, to kiedy będę czytać te, bo taki mam plan, to równocześnie porównam z tym wydaniem małej Dorit i zobaczymy, co z tej książki oryginalnej zostało w tym przepięknym wydaniu w kwiatki.